Hello guys! The Premier League is starting today. A quick look at the Premier League fixtures and I can see that Fulham will host Arsenal at Craven Cottage. Kochani, dzisiaj startuje Premier League i dzisiaj mówimy o pierwszej kolejce Premier League z perspektywy językowej. Ostatnich kilka dni poświęciłem na czytanie, analizowanie, przygotowanie dla Was pełnych materiałów. Generalnie jestem na temat Premier League, wiem bardzo dużo. Przy okazji mam przy sobie polski skarb kibica. I'm a big fan of przegląd sportowy, skarb kibica, czyli jestem dużym fanem, zawsze kupuję, jestem takim lokalnym patriotą, pomimo tego, że większość wiedzy czerpię z internetu, z anglojęzycznych stron, to jednak zawsze ten skarb kibica, czy ekstraklasy, czy pierwszej ligi, czy Premier League kupuję, tak? Moi drodzy, jedna krótka anegdotka i wjeżdżamy z konkretną wiedzą. Kiedy wiele lat temu, kończąc studia magisterskie, kończyłem pracę magisterską, pisałem pracę magisterską na temat, po angielsku, British Football Club Nicknames from the Perspective of Blending Theory, czyli przydomki brytyjskich klubów piłkarskich z perspektywy teorii amalgamatów poznawczych. Strasznie brzmi. W skrócie pisałem o przydomkach, skąd one się biorą. Na przykład dzisiaj pierwszy mecz Premier League Fulham against Arsenal, derby game, mecz derbowy w Londynie. Czyli Fulham, ich przydomek to jest The Cottagers. No a Arsenal powszechnie znani jako The Gunners, jest? Kanonierzy. No i ja generalnie pisałem, badałem, korespondowałem z Anglikami, wysyłali mi różne materiały. I między innymi bardzo dużo się dowiedziałem na temat przydomków. Taka ciekawostka, że pierwszym przydomkiem Chelsea, popularnych, znanych jako The Blues obecnie, to byli The Pensioners, emeryci. No ale jak teraz mogliby być w tych czasach? Marketing, branding, social media, emeryci? No słabo trochę by to brzmiało, dlatego też zmienili na barwy The Blues. Tak? Słuchajcie, w skrócie, ta moja praca magisterska to był taki początek, uważam, połączenia moich wielkich dwóch pasji, piłki nożnej i angielskiego i stąd po wielu latach zrodził się ten pomysł, że robimy pierwszy oficjalny językowy sezon z perspektywy językowej. Moi drodzy, w pierwszym odcinku dałem Wam wyrażenia 1.11, można sobie obejrzeć. Dzisiaj wjeżdżamy od 12 do 20, tak będziemy sobie szli przez cały sezon. Słuchajcie, w Premier League jest bodajże 20 zespołów, czyli od 38 kolejek. 38 części przed nami. Kreatywnie idziemy do przodu, uczymy się, wjeżdżamy. Ściągam, mam laptopik, jest tylko wyrażonka, są podpisane, ja o nich będę mówił. Słuchajcie, wjeżdżamy z konkretną wiedzą. 12. On jest dobrym bramkarzem. Jak to powiedzieć? Słuchajcie, wielu z Was to wie, prosta rzecz. He's a good goalkeeper, he's a good keeper, he's a good goalie. Ale ja nie chcę goalkeeper, ja nie chcę keeper, ja nie chcę goalie. Właśnie. I żeby takie rzeczy, które tu mam dla Was przygotowaną, taką rzecz na przykład. He's a good shot stopper, shot stopper, shot stopper. Słuchajcie, to jest nieformalny angielski. To jest angielski szatni, dressing room w Anglii, pomiędzy kibicami. No w książkach w Polsce ciężko znaleźć jest wyrażonko shotkeeper, shotkeeper, shotkeeper. Goalkeeper, keeper w skrócie, goalie. O Borucu kiedyś śpiewali holy goalie, kiedy grał w Celticu bodajże. A teraz macie shotkeeper. So you've got four options. You've got four options. Pamiętajcie, pod tym filmikiem jest notatka do tego treningu. Można sobie to przeczytać, o czym ja mówię. Ale dzisiaj przede wszystkim chciałbym tą taką wiedzę Wam dać praktyczną, ok? 13. Jak powiedzieć, że nie jest tajemnicą, że Chelsea chce kupić bramkarza? I tu przepiękne połączenie everyday English, języka angielskiego codziennego z językiem angielskim piłkarskim. Słuchajcie, nie jest sekretem, nie jest tajemnicą, że fajne wyrażonko it's no secret that. It's no secret that. I teraz chciałbym powiedzieć, że Chelsea chce kupić bramkarza. No normalnie moglibyście powiedzieć Chelsea want to buy a goalkeeper. Chelsea want to buy a shot stopper. Ok? Ale słuchajcie, jest takie wyrażonko Chelsea are in the market for a goalkeeper. Chelsea are in the market for a shot stopper. Słuchajcie, in the market for. In the market for. Czyli gdzieś tam sobie poszli na ten market, transfer window, okienko transferowe i sobie tam szukają bramkarza. I to jest połączenie everyday English. It's no secret that z football English Chelsea are in the market for a new goalkeeper, shot stopper, keeper, and so on. This is combination of football and everyday English. Pamiętajcie, nie ma możliwości uczenia się języka angielskiego piłkarskiego bez uczenia się języka angielskiego codziennego. It's impossible to learn football English without learning everyday English. 14. To wrzuciłem wyrażonko na mojego językowego, język angielski piłkarski Facebooka. On odgrywa drugorzędną rolę w zespole, czyli jest w takim cieniu, jest drugorzędną rolą, nie pierwszą planową. Słuchajcie, he plays second fiddle in the team. He plays second fiddle in the team. Fiddle to jest generalnie
odgrywa drugorzędne skrzypce, można powiedzieć, tak? Fiddle. Ale z perspektywy piłkarskiej play second fiddle, a wiadomo, play the first fiddle, to znaczy, że on odgrywa pierwszorzędną rolę. Czyli patrzcie, he plays second fiddle and he plays the first fiddle, czyli albo drugorzędną, albo pierwszorzędną, pierwsze skrzypce gra, albo po prostu jest w cieniu. Ludzie piłki nożnej wiedzą, że chodzi o to, że ktoś jest albo takim key player, kluczowym zawodnikiem, no albo gdzieś tam bench warmer, wchodzi z ławki taki zawodnik, który gdzieś tam gra coś, ale nie do końca za dużo i to jest właśnie to wyrażonko. 15. Jak jest po angielsku młodzieżowiec? Wielu z Was wie, że youngster. Ale jak powiedzieć, warto jest przyglądać się temu młodzieżowcowi. Słuchajcie, it's worth keeping an eye on the youngster. Wyrażonko z codziennego angielskiego, everyday English, it's worth. Patrzcie, warto jest się napić kawki, it's worth drinking coffee. Warto jest pobiegać, it's worth jogging or running, yes? I teraz mamy drugie wyrażonko, keep an eye on something or keep an eye on somebody. Czyli przyglądać się czemuś, mieć na coś oko. Czyli łączymy znowu, it's worth, bo worth musi być czasownik z końcówką ing. It's worth keeping an eye on the youngster. No i pięknie. Nie dość, że jesteście w stanie mówić językiem angielskim codziennym, it's worth doing something, to jeszcze wrzucacie sobie młodzieżowiec, youngster, rzucić na niego okiem, przyglądać się, obserwować. Słuchajcie, bądźcie kreatywni, get creative, nie tylko observe, analyze, watch, ale również keep an eye on. So it's worth keeping an eye on Cornel's channel. Warto jest obserwować, subskrybować kanał językowy Cornela. O to właśnie chodzi. I hope so. Słuchajcie, jedziemy. Dłuższe zdanko. Co prawda, Brazylijczyk opuścił 9 meczów z powodu kontuzji. Już nie pamiętam, o którym Brazylijczyku to było. Takie wyrażonko fajne, znowu, z codziennego angielskiego. Co prawda, admittedly. I później mamy the Brazilian missed 9 matches. I ciekawostka, through injury. Czyli patrzcie, on opuścił, he missed, tak jak I miss you. Tęsknię za tobą, można powiedzieć do kogoś. Patrzcie, ktoś mi tu dzwoni, ale ja będę musiał później odzwonić. Nie ma, teraz nagrywamy. Okej, okay, jedziemy dalej, później odzwonię. Okej, okay, patrzcie jak to jest, takie dystraktory. Człowiek nagrywa, nakręcił się, a tu nagle ktoś dzwoni. Najlepiej wyłączyć to wszystko, no ale ja nie będę ukrywał, nagrywam to z telefonu. Kiedyś jeszcze pewnie jakiś sprzęt zakupimy. Okej, okay, let's go. Słuchajcie, he missed, na przykład możemy powiedzieć do naszej ukochanej kobiety, I miss you honey, yes, you look like a million dollars, for example, tak? Czyli tęsknię za tobą kochanie, wyglądasz jak milion dolarów. Na przykład do swojej żony można tak powiedzieć, tak? Okej, okay, ja tak mówię. Ale patrzcie. Miss to jest również he missed 9 matches, on opuścił, nie zagrał 9 meczów. I popatrzcie, z powodu kontuzji, większość z Was, ci z Was, którzy są na jakimś wyższym już poziomie, powiedzieliby because of, z powodu. Można również powiedzieć due to injury, ale w tym materiale, który przygotowywałem dla Was, było through injury. So you've got three options, get creative. Bądźcie kreatywni. Często mówię, you must swim with the sharks. Macie pływać z rekinami. Nigdy nie wiecie, co Wam Anglik powie. Jak się nauczycie tylko because of, to jest fajne. It's okay, it's good, I like it. But you've got more options. Let's get creative. Let's develop. Let's learn new things. Mówiłem w pierwszej części codziennego angielskiego, don't live in a bubble. Nie żyjcie w bańce. Uczcie się, wyjdźcie poza strefę komfortu. Czyli popatrzcie, he missed 9 matches through injury, because of injury, or due to injury. Jedziemy. 17. Fajne wyrażonko, on jest niepewny. Słuchajcie, niepewny na przykład zawodnik, który z powodu, nie wiem, kontuzji, urazu, nie wiadomo czy zagra, to można powiedzieć he's touch and go. Touch and go. He's touch and go. So we don't know if he plays. Maybe, yes? He might play, but we don't know. So he's touch and go. Touch and go. No i taki zawodnik, który jest niepewny, można powiedzieć, okay, we don't know if he plays. Probably he will play, probably he will not play. Okay, you've got different options. Again, dzisiaj w kółko będę mówił get creative, bądźcie kreatywni w uczeniu się angielskiego. Tak? Ale mamy coś na wyższym poziomie touch and go. 18. Ten skrzydłowy będzie dzielić się czasem gry z Lucasem Mourą. Ci z Was, którzy znają Premier League, wiedzą, że Tottenham, tam jest Lucas Moura. Mourinho is the coach, yes, he's the gaffer. Okay? Not coach, patrzcie, spaliłem. Anglicy generalnie mówią boss, yes? Boss często mówią gaffer, yes? Lubią takie wyrażonka. Coach jest bardziej w Europie. Anglicy również przede wszystkim używają manager, yes? Okay, you can say that, you know, Mourinho is a coach. He is a coach, yes? But in England, they prefer saying manager to saying coach, okay? To patrzcie, ten skrzydłowy będzie dzielić się czasem z Lucasem Mourą.
The winner will share pitch time with Lucas Moura. Słuchajcie, share, tak jak dzielić się czymś, share, pitch time, pitch, ground, pitch to jest boisko, pitch time, czyli będzie dzielić się czasem with Lucas Moura. Czyli jak mamy dwóch zawodników, gdzie jeden najprawdopodobniej zagra jakąś, nie wiem, 60 minut, a drugi go zmieni po tych 60 minutach, często możemy użyć wyrażonka share, pitch time, with. Jak wiemy, trenerzy często mają na przykład pierwszy wybór, drugi wybór, więc jak ten pierwszy wybór schodzi albo nie gra przez kontuzję, wtedy ten drugi wskakuje i wtedy możemy użyć sobie wyrażonka they will share pitch time together, albo he will share pitch time with him. Czyli oni będą się dzielić czasem gry na boisku, ok? Share pitch time with. Bardzo fajne wyrażonko. Dwa jeszcze, słuchajcie. 19. Wari, słuchajcie, Leicester. Leicester bodajże w pierwszej kolejce gra z West Bromem. West Brom Albion, the newcomers, Benjaminek, the newly promoted team against Leicester. Wiadomo, Wari, fox in the box, czyli taki list pola karnego, tak? I bardzo fajne wyrażonko. Wari zawsze stanowi zagrożenie. Jest takie słówko jak threat. Threat. To jest zagrożenie, niebezpieczeństwo. Czyli w tym przypadku możemy powiedzieć Vardy is a threat. Albo Vardy is always a threat. So he's a threat. Oczywiście można użyć słówka dangerous. To nie jest jakiś tam problem. Natomiast w tej nomenklaturze piłkarskiej też trzeba kontekst znać, tak? I don't know. This animal is dangerous. To zwierzę jest niebezpieczne, tak? A w piłce nożnej bardzo często użyjemy threat. So he's a good striker. He scores lots of goals. That's why he's a threat. So the defenders should be careful. The defenders should be alert. Yes, West Brom defenders should be alert because Vardy is a threat. He's a fox in the box, okay? Patrzcie, ta liga angielska, Leicester. I pamiętajcie, bo wiele osób mówi Leicester, tak? Leicester. Nie jest łatwo się nauczyć nazw angielskich klubów, na przykład Bournemouth. Oni spadli, tak? Z tego co pamiętam. Tak, spadli do Championship. Czyli Bournemouth. Nie jakiś tam Bournemouth. Tylko po prostu Bournemouth, Leicester. Okej, okay. Ja to musiałem studiować, jak byłem na studiach. Ale wy postarajcie się chociaż zapamiętać, że mówimy Leicester. Nie musicie wszystkich klubów i nas miast czy tam klubów się uczyć. I ostatnie, tak jak mówiłem, przydomek Brighton, słuchajcie, The Seagulls, Mewy. Słuchajcie, Mewy są solidne w defensywie. Można powiedzieć Brighton are solid at the back. Oczywiście można też powiedzieć solid in defense, ale w tym wypadku, w tym artykule miałem solid at the back. Solid at the back, czyli The Seagulls are solid at the back, albo Brighton are solid at the back. I znowu, można powiedzieć good at the back, good in defense. Ale czemu się nie rozwijać? I znowu, get creative, yes? Uczymy się fajnych rzeczy. Słuchajcie, continuous and never ending improvement. Mówiłem w języku angielskim codziennym, Everyday English, pierwszej części tego sezonu, co to jest continuous and never ending improvement. Cały czas uczymy się czegoś nowego. Nie stoimy w miejscu. Tak właśnie ze mną wyglądają zajęcia językowe. Gorąco Was zachęcam do współpracy, bo tak naprawdę to, co Wam daję, to jest ogromna wiedza. Ja uwielbiam z Wami się dzielić wiedzą, będę się z Wami dzielić wiedzą, natomiast będę z Wami szczery. To jest jakieś 10-15% tego, co my robimy na indywidualnych treningach. Ale okej, okay, o tym jeszcze powiemy. Gorąco Was zachęcam. Mamy dwie części, 20 wyrażeń, będzie dużo. Stay consistent. Believe me, if you stay consistent, you will make huge progress in English. Jeżeli będziecie systematyczni, nawet sobie można jakiś zeszyt założyć, zapisywać te wyrażenia. Pod tym filmikiem jest wszystko wypisane. Jeżeli będziecie systematycznie się tego uczyć, powtarzać, zobaczycie jak dramatycznie, you will dramatically change, improve your English. Okay, guys? So, enjoy the football weekend. Cieszcie się tym futbolowym weekendem. Ja uciekam do Tychów na mecz. Powiem szczerze, ten filmik nagrywam w piątek wieczorem, nie w sobotę. Ale dzisiaj startuję, czyli tak jakby wy tego słuchacie już dzisiaj. Premier League, enjoy the Premier League, enjoy learning English with Cornell. Guys, get positive, wymagajcie od siebie, uczcie się, rozwijajcie się niczym bestie. Dzięki za uwagę, widzimy się niebawem. See you guys, thank you very much, enjoy the football weekend, bye bye.